Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z filmem na temat pielęgnacji kobiety w wieku 40+, plus, czyli kobiety w wieku eleganckim. Ponieważ ja zawsze tak mówię, że im jesteśmy starsze, tym jesteśmy bardziej eleganckie, więc ten termin gdzieś podczas tego nagrania może się przejawiać. No, i teraz chciałam, ponieważ materiału mam bardzo dużo, mam bardzo dużo do powiedzenia, mam bardzo dużo kosmetyków, w związku z tym podzieliłam te, ten temat na dwie części, na dwa filmy. Pierwsze to będą takie ogólne zasady i powiem Ci również o pielęgnacji od środka, natomiast druga część to, będzie, to będą właśnie kosmetyki, już stricte kosmetyki, dobra? Zacznę od takiej podstawy. Chciałam, żebyś wiedziała, że masz absolutny wpływ na to, jak wygląda Twoja skóra. W 80% to są badania i to już w ogóle wiecie, nie to, że to jest mój wymysł, natomiast ja to zaobserwowałam na sobie. Ponieważ ja jestem rocznik 73, tak, więc trochę już, że tak powiem, przeżyłam i trochę już zaobserwowałam na swojej skórze, jak to właśnie wygląda. Więc wszystko, co dzisiaj zresztą będę mówiła, to będę mówiła na bazie własnego doświadczenia. I te badania pokazują, że w 80% mamy wpływ na to, jak wyglądamy. I tu bez dwóch zdań. Zresztą w trakcie dzisiejszego tego właśnie filmu będę ci o tym mówiła, w jaki sposób siebie pielęgnuję od środka, i, i to wpływa właśnie na mój wygląd. A 20% to geny. Ja na szczęście, tak się uśmiecham, ponieważ mam to szczęście właśnie, że mam bardzo dobre geny. Ponieważ moi rodzice oboje mają bardzo dobrą skórę, oni mimo swojego wieku, wiadomo, jest, że ta skóra jest postarzała, ale no ich rówieśnicy czasami wyglądają zdecydowanie gorzej. Ja odziedziczyłam po rodzicach obydwojga tłustą skórę, a tłusta skóra później się starzeje. Ona na początku wieku, na 100 lat, 20 lat jest bardzo problematyczna, natomiast później no, pokazuje właśnie to, że się później starzeje. Natomiast to, że miałam tłustą skórę, to, że miałam trądzik pospolity, czyli tak zwane pryszcze, to powodowało, że ja od najmłodszych lat nauczyłam się pielęgnacji, ponieważ Chciałam się pozbyć tych pryszczy, tak bardzo mi na tym zależało, to y, zaczęłam y, na tamte warunki, bo wiadomo jest, że nie było internetu, nie było... No, no w ogóle nic tam nie było. To, co było w sklepie, to kupowałam tak na dobrą sprawę. Y, pryszcze, że tak powiem, wysuszałam sobie spirytusem salicylowym. To po prostu kosmos. Dzisiaj aż nie mogę uwierzyć, że ja to robiłam, ale taka była moja wiedza. No, nikt inny, nic innego mi nie powiedział. Natomiast to był ten czas, kiedy ja bardzo mocno no, zaczęłam pielęgnować swoją skórę, zaczęłam o nią dbać, zaczęłam wprowadzać te nawyki, właśnie pielęgnacyjne. Więc ty również pamiętaj o tym, nawet jeśli nie masz w ogóle, właśnie, jeśli nie masz 40 lat, a oglądasz, to bardzo dobrze, obejrzyj to do końca, ponieważ to i inaczej, jeśli chcesz, żeby za 10 lat twoja skóra wyglądała fantastycznie, to już dzisiaj musisz o nią dbać. Tak? Bo no, na ci tym odpłaci. Więc pamiętaj o tym, że to ty masz wpływ na wygląd Twojej skóry aż w 80%, a tylko 20% to, to geny. Następną bardzo ważną informacją jest to, że powinnaś. Kupować kosmetyki do swoich ym, do swojego wieku, do, swojego, do swoich potrzeb skóry przede wszystkim. Czyli patrzysz na siebie w lusterku, obserwujesz swoją skórę i kupujesz kosmetyki nie, bo akurat ten krem jest w promocji, w dobrej cenie to go kupię. Nie, okej, okay. czekaj na promocję, ale kupuj odpowiednie kremy do Twojego wieku, do Twojego problemu skóry. Dlaczego? Dlatego, że tylko wtedy dasz skórze to, czego ona potrzebuje. Yy, tylko wtedy ona będzie zadowolona i, od, i odwzajemnie Ci się bardzo fajnym wygląda. Natomiast jeśli kupujesz kremy tylko takie po to, żeby sobie kupować, no to tak yy, średnio to właśnie yy, wygląda. Yy, następnie yy, zachęcam Cię do tego, żeby zrobić z pielęgnacji nie. Przymusowy obowiązek, tylko naprawdę stwórz taki rytuał pielęgnacji, taką ceremonię. Ja uwielbiam po prostu wyciągać kosmetyki i zaczynać pielęgnać czy to rano, czy to wieczorem, ale być może jest to spowodowane tym, że ja kupuję kosmetyki wysokiej jakości. Zawsze. Ja nie kupowałam byle jakich najtańszych. Wręcz odwrotnie, ja zawsze z tyłu głowy miałam, że jak coś jest najtańsze, to jest do niczego. Więc zawsze kupowałam kosmetyki z takiej średniej półki. Te drogie też uważałam, że są przereklamowane, że to bez przesady, to, to, to nic tutaj ku temu, to uważam, że płacimy tylko za markę i za to, że nas obsługują w jakimś super ekstra sklepie. Natomiast kupowałam kosmetyki najczęściej z tej średniej klasy. Natomiast jeśli chodzi o Oriflame, bo jeśli w jakimś przypadku przez przypadek trafiłaś na ten film, to musisz wiedzieć, że ja, jest, że ja jestem konsultantem kosmetycznym Oriflame i ja od lat, boże, od 2004 roku, to już jest 16 lat, 16 lat, tak, jak kupuję, właśnie używam kosmetyków Oriflame. Kocham tą firmę, uwielbiam tą firmę i po prostu nie zamienię tych kosmetyków na żadne inne. Dlaczego? Dlatego, że firma Oriflame ma własne fabryki, własne laboratoria, mają testy kliniczne. To są mega dobrze przebadane kosmetyki. Składniki są najlepsze, są składnikami najlepszymi, jakie są na świecie. Skąd to wiem? Wiem to od przypadkowo dziewczyny. Słuchajcie, przypadkowo spotkałam, poznałam dziewczynę, która pracuje w fabryce właśnie w Oriflame. I ona mówiła, że za każdym razem, kiedy ona akurat siedzi, w, dokładnie w tym dziale, w który. Kupuje składniki do naszych produktów i ona mi opowiadała właśnie, że to nie jest tak, że jeśli ja mam na przykład do waszego kremu sprowadzić jakiś tam kwas hialuronowy albo aloes, to to musi być najlepszy aloes, jaki jest w ogóle na świecie. Nie tam, że jakiś tam aloes, tylko naprawdę to już musi być po prostu mega super składnik. Już najlepszy, najlepiej przetworzony, najlepiej oczyszczony, najlepiej pobrany tak itd. itd. I, I stąd wiem, że właśnie nasze kosmetyki są naprawdę bardzo wysokiej jakości i zero sądną cenę. Nawet te najwyższe, te, te najdroższe kosmetyki Oriflame są naprawdę w bardzo dobrej cenie. Więc pamiętaj o tym, żeby kupować kosmetyki dopasowane do swojej skóry, nie żałuj pieniędzy. Nie żały pieniędzy na dobre kosmetyki. Tutaj powiem Ci, że moja pani kosmetyczka, właśnie bardzo często, znaczy bardzo często. Kilkanaście lat temu no mówiła mi o tym. Pani Boże, no twarz masz jedną, zawsze pokazywała twarz masz jedną. Włosy możesz ufarbować, obciąć, zapuścić, zrobić z nimi, co chcesz. Paznokcie możesz pomalować, opiłować, zrobić. Ciucha, założysz t-shirt, założysz, nie wiem, kupisz w jakieś ciuchy, cokolwiek, będzie ok. A twarz masz tylko jedną. Ja sobie tak mocno wzięłam to do, mm, do serca, bo faktycznie tak jest, zauważ, że jeśli my ze sobą rozmawiamy, to nie patrzysz mi na buty, nie patrzysz mi na ciuchy, tylko patrzysz mi na twarz, jeśli ze mną rozmawiasz, i myślisz sobie, kurczę, albo ona jest fajna, albo niefajna, albo zaniedbana, albo nie zaniedbana i tak dalej. Więc. Chciałabym, żebyś o tym wiedziała i stworzyła właśnie rytuał, żeby to było dla Ciebie fajne, żeby to dla Ciebie było miłe, ponieważ ja osobiście uważam również, że taki rytuał pielęgnacyjny każdego dnia, jeśli o siebie dbasz, to poprawia Ci to samo poczucie podnosi Ci poziom własnej wartości i dodaje Ci to pewności siebie. Absolutnie bez dwóch zdań każda jedna z klubowiczek, która dołącza do mojego zespołu zostaje klubowiczką czy też konsultantką i zaczyna stosować te, te kosmetyki, to ja widzę jak kobiety się zmieniają, ja po prostu widzę jak one nabywają pewności siebie pod wpływem stosowania właśnie, pod wpływem tego co my mówimy, co my ich uczymy, bo my im pokazujemy, mówimy właśnie jak powinien rytuał pielęgnacyjny wyglądać. Co jeszcze powinnaś tak ogólnie wiedzieć, to również to, że mm, najbardziej powtarzają nas zmarszczki i przebarwienia. I teraz tak ym, z badań wynika, że nawet nie tyle zmarszczki, co bardziej na naszą niekorzyść działają przebarwienia. Więc pamiętaj o tym i zawsze latem, czy nawet i teraz zimą, stosuj kremy z filtrem, minimum 30. Natomiast 50 zawsze wtedy, kiedy jest wyższe słońce, kiedy dłużej będziesz przebywała na słońcu, to wtedy zawsze 50. To, to są takie kremy z filtrem minimalne, jakie powinnaś, powinnaś stosować. Jeśli chodzi o tą pielęgnację wewnętrzną, na to ma wpływ na pewno również to odżywianie. Odżywianie, czyli to, co jesz, czyli to, ile jesz, czy pijesz wodę. Pamiętaj, 50 ml na każdy 30 przepraszam, 30 ml na każdy kilogram masy ciała. Powiedziałam 50, ponieważ ja ważę 50 kg. Czyli 30 ml na każdy kilogram masy ciała. Tyle wody powinnaś wypić każdego dnia. To jest minimum, jakie powinnaś wypić wody. Nie, nie herbaty, nie kawy, nie soków, samej samej yy, wody. Odżywianie, osobiście nie jem żadnych składników, od roku tak się odżywiam, tak naprawdę bardzo rygorystycznie, nie jem żadnych produktów przetworzonych, kupuję dobrej jakości składniki, niekoniecznie bio, bo czasami to bio to jest wiecie tylko metka i niekoniecznie, ale dobrej jakości, już nauczyłam się rozpoznawać jakość tych składników, nie jem słodyczy, nie... Hmm, jeśli chodzi o używki, ja nigdy nie paliłam papierosów. Nigdy. Ja jednego papierosa w życiu miałam w ustach, jak miałam 7 lat. Yy, nigdy nie brałam żadnych narkotyków. Yy, yy. Alkohol piję tylko czerwone wino i tylko sporadycznie, nie wiem, lampkę, może dwie, to jest wszystko, co wypiję. I to naprawdę okazyjnie i to niekoniecznie na imprezie, bo to wcale nie musi być impreza. Ja również, jeśli mam ochotę wieczorem napić się lampki wina, to po prostu piję, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Yy, jedyne moje nałogi to kawa i jestem uzależniona mega od yy, koktajli Natural Balance. Y, Wallace Biori Flame, y, tak, bo one mi dają energię, odżywiają moje komórki, bo tutaj mówimy o odżywianiu komórku, komórkowym. To jest y, 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 koktajl białkowy, y, więc ja go stosuję na śniadanie. Śniadania jadam, pijam w zasadzie, bo to jest koktajl właśnie białkowo-tłuszczowy, y, y, białkowo-tłuszczowy z warzywami y, 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 tak, i takie, takie jest moje śniadanie. No i jak już przechodzę, jak już jestem przy tym odżywianiu, to moi drodzy jeszcze e, suplementacja, ja stosuję tylko tę suplementację, proszę bardzo, również Wellness Biore Flame e, Wellness Pack, e, dlaczego? Dlatego, że w tej saszetce mam absolutnie wszystko. Czyli tutaj mam kwas omega 3, a tak minerały, witaminy, czyli ja nie muszę kupować, jak niektóre panie, to na włosy, to na paznokcie, to na serce, to na wzrok, to na tam jakiś magnes, dlatego, że ja tutaj mam wszystko. Ja mam wszystko. Ja mam tutaj yy, wszystko, co yy, wspomoże moją skórę, mój wzrok, moją odporność, moje serce, moje paznokcie, włosy, po prostu wszystko. Więc to jest jedna taka saszetka, którą. Yy, łykam po śniadaniu, zaraz po tym jak wypiję koktajl. Koktajl tak naprawdę śniadaniowy to jest ten mój. O, bo tak może sprecyzuję. Ten dodaje, do tego dodaję właśnie sobie tam różne składniki, ale to jest zawsze y, tłuszcz i warzywa, bo tutaj mam białko, tak? Y, co jeszcze? To jest produkt szwedzki, przetestowany klinicznie, bez konserwantów, bez GMO, bez glutenu i Super, bez cukru oczywiście, również, więc super. Więc uzupełniam suplementację, uzupełniam odżywianie właściwą suplementacją każdego dnia, czyli wspomagam tą regenerację komórkową od środka, przez co moja skóra też wygląda super. Aktywność fizyczna. Pamiętajcie o tym, aktywność fizyczna bardzo dobrze wpływa również na nasze samopoczucie, a jeśli mamy dobre samopoczucie, no to również mamy y, świetnie, y, to również to się odbija na naszej skórze. Następnie i to każdego dnia, każdego dnia pół godziny aktywności fizycznej, to jest minimum pół godziny muszę, muszę mieć zaliczone i co jeszcze no i sen, sen ja akurat 7, dni, 7, 7, 7 godzin potrzebuję, natomiast ważna jest jakość snu, ważna jest jego ilość, długość, minimum 6 godzin to w ogóle to jest takie minimum, minimum, natomiast 7-8 to jest, to jest takie optymalne i dziewczyny zwracajcie uwagę jeszcze na to kiedy śpicie. Bo najlepszy sen jest między godziną 22 i 1 i to jest również przetestowane, sprawdzone na mnie. Ja jak kładę się po 10 spać, 22, to ja zdecydowanie na drugi dzień lepiej funkcjonuję. Mam więcej energii, jestem bardziej wypoczęta, moja skóra jest przez to bardziej wypoczęta, no więc przez to ja również wyglądam dobrze. A jak wyglądam dobrze, to mam lepsze samopoczucie, i to tak. Wiecie, takie kółko się zamyka. To chyba wszystko, jeśli chodzi o. O taką ogólną, tą pierwszą część, a teraz zapraszam Cię na drugą część, i tam będę mówiła stricte, właśnie o tym, jakie kosmetyki używam, jakich akcesoriów używam, co robię dokładnie po czym, co robię raz w tygodniu, co robię kilka razy w tygodniu, a co robię codziennie to już w następnym filmie. A póki co, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.